pierwszy raz. Kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj kolejny pierwszy raz. Co to znaczy, mam dla Was przygotowane, ogólnie jestem we Francji, sobie odpoczywam i trochę też pracuję i kilka odcinków z Francji też się pojawi. Przygotowałam Wam pierwszy raz o tematyce filmowo-serialowej, więc jeśli Wam się taka opcja podoba, to mogę na przykład pierwszy raz zrobić tylko na podstawie jakiegoś jednego serialu, to będzie trudne, albo innej kategorii. No, buziaki, miłego oglądania! Jedzonko. W tym odcinku będziemy robić coś, co znam z mojego dzieciństwa i zawsze chciałam tego spróbować, czyli spaghetti w tacos, czyli znane z serialu iCarly. Jednakże przez moje przez brak mojego ogarnięcia życiowego nagrałam, jakby przez cały czas nagrywałam tylko i wyłącznie ścianę i blat, więc pokażę Wam trochę blatu i przejdziemy do testu. Zawsze chciałam ją zrobić i spróbować. Wiadomo, że to jest zwykłe spaghetti w taco, ale może się różni jakoś smakiem, że jakby zmienia ta tekstura tego tacosa, że ze spaghetti smakuje inaczej. Na pewno tak będzie, ale spróbujemy zaraz je sprzyrządzić. Bierzemy patelnię, no i wiadomo, musimy robić spaghetti, więc też gotuję makaron, nawet tako naturalne. Musimy je teraz pokroić. Jakby na razie budujemy zwykłą bazę do środka. Potrzebujemy talerza, bo to tofu musimy zgnieść. Tak jak żeby przypominało troszeczkę właśnie teksturę mięsa mielonego. Je troszeczkę podgniatać. Można to zrobić też ręką, jest łatwiej. Dobra, wrzucam nasze tofu tutaj na patelnię. O, dodam kebab gyros, żeby może mieć trochę taki posmak mięsa. Dobra, moim zdaniem już czas, żeby wlać sobie posadki. Paryka słodka jest u mnie zawsze jakby takim ojoj, najważniejszą przyprawą. Tak wygląda w taki sposób. Trochę się wylewa, mam nadzieję, że zaraz... Najbardziej boję się, jak będę gryzła, to że wszystko się rozwali i rozpierdzieli przez to, że jest tego tak dużo. No ale zaraz spróbujemy. Nie oczekuję niczego mega wow przełomowego, bo to zwykły makaron w tortilli. Co to jest? W takosie, w takosie. Ale sprawdzamy. Tak jak myślałam, rozwala się strasznie. Mogę to jest niewygodne takie jedzenie. Ale meksykańskie jedzenie. Chyba makaron pycha. Tak zawsze. Coś to już bardzo przełomowego? Nie. Spokojnie. Okej. Tylko więcej z nim bałaganu niż czegokolwiek. Taki w porządku. Oceniam 5 na 10 chyba. 5 na 10. Nie. Idziemy do nowej kategorii. Czynność. Cześć kochani, witam Was w kategorii czynności. I jeśli chodzi o Friendsów, to właśnie mam ich na telewizorze, ale jako czynność. Długo myślałam o czynności i stwierdziłam, że pierwszy raz muszę ubrać wszystkie ubrania na siebie. Mam jedną bardzo cienką bluzkę, więc zaraz zobaczymy. No i będę stopniowo nakładać jakby ubrania po kolei i zobaczymy, ile ubrań mi się zdoła nałożyć na siebie. Znaczy, wiecie co? To jest totalnie niezaplanowane. Ja nie wiem, o co chodzi. Czekajcie, jak to się nakłada? Czuję, o, ładnie pachnie, widać, że wyprana. Och, ej, już czuję, już mi jest niedobrze. Już mi jest za gorąco. Masakra. Okej, okay, tutaj mamy jakąś koszulkę. Od razu przygotowałam się do odcinka właśnie pod wyrzucanie rzeczy na Fake Action. Są... Kurczę, nawet nie pamiętam tej koszulki. Znacie to właśnie scenę ikoniczną, kiedy Joey Tribbiani ubrał wszystkie rzeczy Chandlera. Look at me! I'm Chandler! Could I be wearing any more clothes? Maybe if I wasn't going commando. Lunges. W
prostu uwielbiam. Ej, a jak ja uduszę się i umrę, jakby nie miała nikogo w domu. Trzy rzeczy, czuję się taka gruba już, masakra. I ja mam też cztery warstwy. O, mam coś takiego idealnego pod ten odcinek, bo to jest koszulka z Friendsu. A idealnie pod ten odcinek nakładamy szóste ubrania. Trzy. Cztery. Pięć. Co jest? Sześć. Git. O nie, kurde, to jest bardzo wąska bluzka. No dobra, znaczy wąska, bardzo przyległa. Teraz ją ściągnę. Dwa, trzy, pięć, sześć, siedem bluzek! O kurde! Ej, szczerze, nie czuję jakiegoś mocnego dyskomfortu, że mam już osiem bluzek. Dziewięć, Avengers! Dziewięć, o! A już jest mi gorąco. 12. 14, tak? A już teraz bardziej bolą mnie pachy. Jakby co z te. O! Ej, jak ja to w ogóle zdejmę? 14, 14 warstw. Co ja robię ze swoim życiem? 16, 17. No i kochani, mam już dosyć tego challenge'u. Jakby 17 warstw ubrania, ja już ledwo oddycham. Lecimy do 20 i kończymy to, bo już po prostu umieram z gorąca. Naprawdę, umieram z gorąca. Zrobiłam to. Jestem, jakby to nie są wszystkie moje ubrania. Mogę teraz zrobić tą ikoniczną scenę z Friendsu. Dobra, kochani, lecimy do innej kategorii, a ja się próbuję z tego rozplątać. Jakby, ej, ta fioletowa jest mega szeroka, jakby ja bym jeszcze mogła pod nią, no, wiecie, coś włożyć, arbuza kraść. Miejsce. Jesteśmy w kolejnej kategorii, jakim jest miejsce. I zastanawiałam się, planując ten odcinek, ogólnie on w ogóle miał inaczej wyglądać, inną mieć tematykę, co mogę wam pokazać. Dzisiaj wpadłam na pomysł, że nigdy nie widziałam jednego z bardzo słynnych budynków tu w Warszawie, z serialu, który znam w ogóle z dzieciństwa i jest on moim ukochanym serialem z dzieciństwa, zaraz się dowiecie jakim, i w ogóle to miejsce jest w Warszawie i zawsze jakoś było mi po drodze albo nie miałam czasu, więc dzisiaj pierwszy raz zobaczę to mieszkanie. Jestem mega ciekawa, czy będziecie poznawać to miejsce. Ja nie wiem w ogóle. To chyba powinno już być tutaj. Nie wiem, zaraz wam pokażę. Co to jest za budynek? Ha, ha. Ten budynek był wykorzystany do serialu Niania Frania. I właśnie z tyłu widzicie, były takie w przebitkach. Sądzę, że środek różni się od tego, jak naprawdę wyglądało, bo tam to było studio. A i tak miło na to. W ogóle nie poznałam go na pierwszy rzut oka, bo totalnie inaczej wyglądał, nie miał tylu drzew. Aktywność, ale nie taka fizyczna. Cześć kochani, z kim? Jestem akurat w Warszawie i od chyba bodajże maja trwają tutaj pokazy fontanny związanych właśnie z Disneyem, z piosenkami Disneya. Powiem wam, że ja byłam kiedyś w Disneylandzie i wiem o tym, że to nie będzie tak, bo już byłam przez chwilę na tych fontannach, na końcu po prostu. Przyszłyśmy idealnie pod koniec, a chciałabym zobaczyć się w całości, więc idziemy. To jest multimedialny park fontan w Warszawie. Zobaczymy, jak to będzie. Chyba będzie trwało przez pół godziny, ale wiem, że będzie pięknie. No nie jak dzisiaj będzie, ale pięknie. Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, była sobie księga pełna opowieści. Spójrz, oto. Strasznie wali fontanną twarz. Za mną, ruszamy w drogę! To jest bardzo dobre miejsce, że wali fontanną twarz. Wiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, w inną miejsce, żeż słów podziwił brak. Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz?
niebezpieczeństwie. To na pewno sprawka kilku podstępnych złoczyńców. Zbierają szyki, żeby przeszkodzić nam w dalszej podróży. Miejcie się na baczności. Ej, ogólnie na tych fontannach było naprawdę w porządku. Jakby specjalnie pod film też zobaczyłam to z dwóch perspektyw i z naprawdę bardzo bliska siedziałam na tej fontannie i z daleka. Z bliska na pewno jednym z minusów było to, że byłam cała mokra, ponieważ był taki wiatr, że cała ta fontanna na mnie, byłam cała mokra i zmarznięta. A jeśli chodzi o dalej, to dalej bardziej widać to, co jest wyświetlane na fontannach. Wiadomo, tam jest też ekran, ale jednak dalej jest fajny widok, chociaż z przodu czuć te fontanny w ogóle i te kolory, no inaczej to trochę jest, więc polecam Wam spróbować z dwóch perspektyw. A tak to pokaz bardzo w porządku, trwał pół godziny, no i był dosyć ciekawy, wiecie, specjalnie przez to, że jest teraz stulecie Disneya, zrobili takie w Warszawie. No powiem Wam, że fajna sprawa, tylko bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. Masakra.